Cześć, z tej strony Foderion. Zapraszam Was do kolejnego materiału na kanale, gdzie tutaj porozmawiamy o Flashu i o tym, jak on dokonał niemożliwego. Zapraszam do oglądania. No i tutaj oczywiście pierwszą niemożliwą rzeczą jest nawrócenie kogoś, kogo no nienawidził, kto go nienawidził, nawrócenie Eddiego Towna, który mu Flash odebrał całą jakby tutaj rodzinę, całe jego życie, za co on nienawidził Flasha, ale tutaj mianowicie no on go nawrócił, podobnie jak Luke Skywalker Vadera, co było naprawdę niesamowite. Tutaj patrząc na kanale po komentarzach, no nikt nie wierzył w to, że Flashowi uda się to zrobić, no bo no on tutaj aż tak nienawidził Flasha, może jeszcze bardziej jak Reverse Flash, a to proszę bardzo, no jednak dla Barry'ego udało się go tutaj nawrócić na, powiedzmy to, jasną stronę mocy dzięki niemu. Cobalt Blue no odrzucił swoją moc, no i no stał się już tutaj dobrym człowiekiem, co oczywiście fajnie, tutaj nam to zębie cały serial, no i widzimy, że nie jest aż taki zły. Ale tutaj, mimo że to było niesamowite i niemożliwe, to nie jest to do końca rzecz, o której ten filmik jest stworzony, a mianowicie to, co zrobił Barry później, gdy tutaj opowiada dla Nory o sobie, o swoim tutaj życiu. Tam jego przemowa, że no tutaj, no właśnie mówi jej, że jest Flashem. Mówi, że Arrow powiedział, że jego przyjaciel Arrow powiedział mu tam raz, że ta błyskawica wybrała go. No i teraz on tutaj wybierze kogo innego, nie? Co jest teraz no, dosyć ciekawe. No tutaj widzimy, że to nie jest po prostu, że ta błyskawica wybrała Barry'ego, on to, że nie po prostu tak nie uderzyła Barry'ego, ona go wybrała. No i Barry teraz ma tą błyskawicę i daje dla innych ludzi właśnie tą super moc, super szybkość, stają się nowymi speedsterami właśnie w tym uniwersum. Szkoda, że koniec. Dobra. No i oczywiście no wszyscy mają takie tutaj podejrzewają, no obawiają, mówią właściwie na komentarzy, widziałem, że no Barry czy straci mocy, czy nie. Nie, on tutaj nie stracił mocy. Tutaj nie jest tylko awatarem, że wiecie, że Speed Force nie jest tylko użytkownikiem, ale i też produkuje Speed Force każdy swoim frokiem. Właśnie, czyli no to po prostu oznacza, że też tutaj, no i to jest logiczne, że on może tutaj z kogoś zrobić speedstera. Pierwsza postać no, speedstera jest to Avrichow, czyli taki właśnie chiński Flash, ale my ją tutaj kojarzymy z poprzedniego sezonu, sezonu 8 właśnie, z odcinka tam Men w niebieskim kostiumie. No i ona tutaj tam pomagała dla First Track, dla Mito, to właśnie tam, gdzie Tom też był, nie? Dobry. No i tutaj, no, drugiej postaci, myślę, no, nie trzeba przedstawić, ten był dosyć mocno teasowany, jest to ze złotej ery komiksów postać. Max Mercury, który, no, miał mieć dużą rolę, no i pewnie miał w 10. sezonie, no niestety tutaj nic z tego nie wyszło. Następnie mamy Jessie Chambers, czyli no, no tu taką speedsterkę No Binary, która tutaj już była, było do niej nawiązanie w wielu sezonach. Tutaj ją wspominał na przykład Tone, gdy spotkał Flasha z przyszłości. Wiecie, w tej komorze, nie? Gdzie tam ją odwiedzili w 5. sezonie Tone'a. I tutaj, no, moi drodzy, ona jest tutaj postacią No Binary i ona tutaj też była tutaj jako Kid Quick no nazywana, więc fajnie tutaj, że takiej właśnie postaci tutaj mamy, tak dosyć mocno nawiązanie. Ciekawe, czy mieliby mieć jakąś tutaj swoją większą rolę w 10. sezonie, może w jakimś spin-offie tutaj mógłby jakiś się pojawić, nie, gdzie Max Mercury tutaj wszystkich jednoczy i tutaj tworzy jakąś, nie, tutaj taką Quick Family, Fast Family, a może nawet i Flash ich tutaj zjednoczy, nie, w jakimś spin-offie, kto wie. To było naprawdę dobre, fajne. No i cóż, moi drodzy. No i Flash stworzył dla swojej Nory właśnie taki świat, gdzie właśnie ci wszyscy speedsterzy będą jakoś koegzystować, co oczywiście jest no, niesamowite.
kolejną niesamowitą rzeczą, którą zrobił Flash. No i cóż, moi drodzy. On tutaj będzie też w wolnych chwilach na pewno bronił swojego miasta. Oczywiście tego nie zobaczymy, bo kolejny 10 sezon został anulowany. No naprawdę to byłoby fajna taka rzecz. No i mówi Flash oczywiście, że no nic nie jest możliwe, jeśli w to wierzysz. No cóż, no do zobaczenia. Flash dosyć sporo tej niesamowitych rzeczy zrobił. To było na tyle świat. Te niesamowite rzeczy, jakie no właśnie dzięki temu to są rzeczy, dzięki którym no Flash dokonał niemożliwego. Nawrócił wroga i stworzył całkiem nowy świat. Co wy o tym sądzicie? Czy to jest godne zakończenie? Czy Flash się spisał w ostatnim odcinku? Piszcie, to chociaż z wami żegnam i do usłyszenia. Do kolejnych materiałów.